No nie, to bo nie pozdrowiłem. Był ten fem. Ale nie można działać, to szybko po czego do szuku poszło.
Domy ho to ma posiada, zwolna droga. Albo domy, a takowa zmiona, ładne środowisko, a takowa spoko. Nie ma potrzeby. Głupi mnie tak tam. Jakieś nowa organizacja powstała, to właśnie nie wiem. On się zarejestrowała, czy pan nie. Nie udało się. Natomiast społeczny uchy próbował się zarejestrować to się. Co to słyszło? On nie umiał pytać tatu, nie umiał pytać nocy. Nie umiał pytać. Nie mają doby, on się to przeciwko oktopom słyszącym. Ale my nie możemy nic zrobić bez pomocy oku słyszących. To się tłumacze muszą pisać. To jest tłumacze, bo to pas słyszące. Prywatne dzieci o wszystkim głuchy. A tam się uch atakuje. Słyszący, wybrać, wszyscy słyszący wybrać. Nie można. Nie można tak powiedzieć. Bo to wiadomo, że tłumacze oszukują. Nie można tak. Tak się tłumacz chłata przysięgę, to się przysięgę chłata i mówi wyraźnie, że będzie szczerze, uczciwie tłumaczył. Tylko jest problem, bo ucha oktopa nie umie. Nie umie powiedzieć to, jak. A tłumaczy to, co on powie, czy też nie wie, co robić. A potem kusie mają prezencję, że tłumacze nie pomagają. Ale tłumaczom nie wolno pomagać, a sądzę, nie wolno. Uki tłumacz musi powiedzieć to samo, to co ucha. Mówi, to powie, to, a to pytam. Nie, jedynym organem jest napisać nocę do sądu o powołanie adwokata. A dużo osób zapomina, że można otrzymać pomoc adwokata. Dokładnie, można. Ale się nie wierzą. Bo kumar takie pomaga. Kumar nie może pomagać. Adwokat. Można iść do adwokata. Opowiadać to. To adwokat będzie w imieniu uchy, będzie pomógł. Ale dużo osób zapomina. Ale można tu mać taką jedną osobę? Dużo osób jest w firmie w uchy. I od razu wpada się do sądu. Proszę o wolnienie posłów sądowi. Proszę o wynagrodzenie adwokata w urzędu. I sąd daje. Dodam. Osoby, które pracują społecznie, nie mogą zastępować pracowników. A to, ale płatki to są na utrzymanie lokalu. Nieprawda. W trzydziestym szaka jest ustawa o języku migowym, która mówi, że wszelkie sprawy nawadza się urzędach pracy. I środek nie musi tak tłumaczać, jeżeli nie ma pieniędzy. A jeżeli pan daje pieniądze za tłumacza, to tłumacz ma obowiązek pomagać. A jeżeli pan nie daje pieniędzy za tłumacza, to nie można tłumaczyć. Jest poważny problem. Bo polski dole uchy walczył o to, że była najwięcej tłumaczy. Ale nam nie chodziło o to, żeby tłumaczy się podpisać na tym wniosku. Tylko żeby wniosku był tłumacz i był tam urzędach był, bo tłumacz wniosku nie może się odebrać. Tu, nie może być. Ale wszedła, czy się ustawa o języku migowym. Była nam ta ustawa. Teraz on nie daje pieniędzy na tłumaczy. Daje pieniędzy na inne zadania. I teraz wszyscy głusi siedzą. Po urzędach wydała się tu wideo telefon. Jeżeli to można tłumaczyć. Działa po nasze teraz. Uchowie, bo nie chcą. To tłumaczę, które to przeszkolenie, a oni to chłapi. To jest problem. A to jest wina nas. Bo my piszemy nocy do urzędu masy krótkiego. Mówimy, że potrzebny nam jest tłumacz. Musi być patom, muszę wojewódź. To my pomożemy tłumacz. Będziemy to nie ma pieniędzy, nie ta, i to mamy zrobić. I głosy siedzą, ale rezygnacja ze składek konsultacyjnych powoduje, że pomogą. Tylko po prostu postaną przygłosić do świetlicy.
po pieniądze, które my otrzymujemy za projekty, to nie są na przychodzenie, na tłumaczenie, nie. To są projekty za udział w zadaniu, za woda, za praca, czy za jeszcze się tam przygotowane i pieniądze dają. A widzicie, czy coś gada po tym pieniądze nie dają. To jest kłopot. Jeżeli musi, nie będą przychodzić, nie będą przychodzić brat, udział za Jezus, to koło zostanie zlikwidowane, bo nie mam nic na utrzymanie, stąd. Wysobuje, wysobuje to, a potem płacą, nie ma pieniędzy na pomoc, nie ma tłumaczyć to. I na górę. My otrzymujemy pieniądze na prowadzenie daje właśnie na posłatwo, na to. Tak mówi wyraźnie, bo tego do słów, że jeżeli to nie płacę, płacę 2 razy, potem te uszy to muszą spełnić. No, 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 nie ma problemu. Będzie chowa, będzie inna organizacja. Nie będziemy płakać, ale to jest działanie na szkodę całego środowiska. Bo jeżeli ty jesteśmy jednością, to wtedy mamy siłę. To temu, to pan właśnie się kurzy, to sąd powie, aaa, wy się nadaje, kurzy się, nie będzie słuchał. Wina sądu, a to jest wina sądu, a nie dlaczego się to wina sądu.